Mamy czas beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i przy okazji, niestety, Róży Czackiej. I zrobiłem na ten temat dwa programy. Pierwszy program dosyć dawno temu, gdzie powiedziałem, że coś tu śmierdzi, no bo jak się kogoś beatyfikuje, szczególnie ważną osobę jakąś dla kościoła, no to robi się to, tylko ją się beatyfikuje, a nie w jakiejś grupie. I jak się beatyfikuje naraz dwie osoby, to jest jakiś powód, albo jakiś powód niecny, albo chodzi o to, żeby jedną z tych osób jakby wyciszyć, zakryć, albo był to wynik jakichś negocjacji. Tutaj podałem przykład Jan XXIII, Pius IX. Prawda, wyraźnie jedni chcieli beatyfikacji Piusa IX, najbardziej można powiedzieć konserwatywnego papieża, drudzy chcieli beatyfikacji najbardziej modernistycznego papieża Jana XXIII, no i w ramach negocjacji obu naraz, a później w Polsce na przykład no było tylko książki, tylko programy o Janie XXIII, o Piusie IX, nic, to tylko Gazeta Wyborcza napisała, bo szału dostała z nienawiści. I wtedy ja zareagowałem na to w ten sposób, że napisałem książkę Pius IX, pogromca liberalizmu, dzisiaj bym inaczej nazwał tą książkę, pogromca modernizmu, pogromca masonerii. W każdym razie, no tutaj stwierdziłem w tym programie, że Czacka miała zakryć prymasa, bo i miało być pewne wyrównanie, ponieważ Czacka no to reprezentowała taki katolicyzm otwarty, tam się tak nawet w Wikipedii możemy się tego doczytać, tam się pojawiał Michnik, tam się pojawiał Mazowiecki, kościół świętego Marcina na Starym Mieście w Warszawie, to tam był ksiądz Dębowski, ksiądz profesor Dębowski. Wielu mówiło, że to mason, takie miał poglądy, on sprowadził do Polski odnowę w Duchu Świętym, tam w tym kościele był wciąż, gościł kor, z różnych okazji, tam była słynna głodówka, Kuroń, Michnik i tak dalej. No i taki program zrobiłem, później zrobiłem drugi program z okazji listu biskupów ordynariuszy na tydzień przed beatyfikacją, gdzie też no, list starał się uwypuklić Czacką, prymasa tak no gdzieś tam zepchnąć w cień jego największe inicjatywy, jego największe działania zostały albo pominięte milczeniem, albo zasygnalizowane jednym zdaniem, że na przykład to on, że jego dziełem były śluby jasnogórskie. No i po tym pierwszym programie, po tym drugim programie, tak zacząłem się zastanawiać, czy nie zrobić programu krytycznego wobec prymasa Wyszyńskiego, no bo miał dużo zasług, ale no są kwestie, za które można by go krytykować, zastanawiać się, dlaczego tak zrobił, że to nie miało dobrych owoców. Ale też miałem opory, no opory były dwojakiego rodzaju. Pierwsze, no, że to czas beatyfikacji to nie jest czas dobry na krytykę beatyfikowanego, a drugie, zadałem sobie pytanie, które sobie powinniśmy wciąż zadawać. Kto nie lubi prymasa Wyszyńskiego? No, oczywiście nie lubi go Gazeta Wyborcza, nie lubi go, nie lubiły go całe te środowiska Unii Wolności, Platformy Obywatelskiej, KSS KOR-u. No, ja pamiętam, jak studiowałem w Akademii Teologii Katolickiej, to moimi kolegami byli studenci, którzy później znaleźli się w Gazecie Wyborczej, a jak studiowali, to byli związani z Kuroniem i z Michnikiem. I oni narzekali, że całą noc musieli z biuletynu informacyjnego, to był taki organ KOR-u, wydzierać stronę, na której
powtarzało się sformułowanie Ajatollah Wyszyński. Prawda? To oni już wtedy atakowali prymasa za jego życie. Teraz zauważmy, co działo się później. Na początku lat 90. zaczęto cenzurować pisma Wyszyńskiego i nie robili już tego komuniści. Komuniści tego nie robili, tylko zaczął to robić ktoś inny. Z informacji, które wtedy uzyskałem, to wynikało, że to jeden z biskupów warszawskich to cenzurował. Był taki czas, że wszystkie teksty prymasa tysiąclecia były dostępne w internecie. Była jedna strona, druga strona, gdzie były wszystkie teksty, prawda? Można było każde przemówienie, no cokolwiek można było znaleźć, otworzyć, przeczytać, wydrukować. I w pewnym momencie, parę dobrych lat temu, nie wiem, ten czas tak szybko leci, może to było 10 lat temu, może 15, nie pamiętam. Parę dobrych lat temu wszystkie te teksty zniknęły i teraz nie ma żadnych tekstów prymasa Wyszyńskiego w internecie. To cenzurowanie, to pamiętam, na to mi zwrócił uwagę jeden człowiek. Pokazał mi jakby dwie wersje testamentu prymasa Wyszyńskiego i tekst oryginalny, tekst ocenzurowany, czyli wydany po 90 roku. I w tym tekście testamentu było takie zdanie, że zagrożeniem dla Polski jest nie tylko komunizm, ale również liberalizm. I jedno zdanie tam o komunizmie, jedno zdanie o liberalizmie. I to, że zagrożeniem dla Polski jest liberalizm, i to jedno zdanie o liberalizmie zostało wycięte. Nowa wersja testamentu jakby nic na ten temat nie mówiła. Teraz beatyfikacja w świątyni Opatrzności, wejście za biletami i powtarzanie w kółko po parafiach, czytanie takich ogłoszeń, przynajmniej w diecezji warszawskiej, że nie róbcie żadnych pielgrzymek, nie przychodźcie, oglądajcie w telewizji. Znaczy tak jakby nie chcieli tłumów, bali się tłumu, chcieli, żeby było tylko niewiele osób i to jeszcze tylko zaproszone. No i przy okazji oczywiście nie ma żadnego przypominania nauczania prymasa, nie ma przypominania jakby największego dzieła jego życia, tego przygotowania do ślubów jasnogórskich i całej tej pracy duszpasterskiej wokół treści tych ślubów. Myślę, że no i wszyscy się bali oczywiście całego tego nauczania społecznego i tylko nie tylko społecznego prymasa i tego, że on no, wyraźnie mówił, prawda, że po Bogu najbardziej kocham Polskę i wszystko to, co robię dla Kościoła, robię dla niej. Kocham Polskę bardziej niż moje serce i tak dalej. I ten wątek patriotyczny nauczania, jedność Kościoła z narodem, narodu z Kościołem był bardzo silny u prymasa. W tym nauczaniu społecznym czy nauczaniu moralnym no bardzo mocne akcenty. I z tego powodu no, jakby nienawiść do prymasa, wyciszanie go ze wszystkich stron i z Kościoła, i z mediów, i z ośrodków naukowych. No i tak, zrobiłem te dwa programy, ale kilka dni temu zadzwonił do mnie znajomy i mówi: zajrzyj sobie na Facebooka, na stronę pana Zagozdy. I na tej stronie no, straszne rzeczy o tobie piszą. Nie? No i zajrzałem na tą stronę, niejaki Krzysztof Zagozda. Ja się z tym panem jakby kilkakrotnie zetknąłem, później sobie przypomniałem, znaczy zetknąłem, za dużo powiedziane. To znaczy różni ludzie w różnych okresach mnie informowali, że jestem przedmiotem ataku z jego strony. Nie reagowałem na te ataki, bo no nie były one, nie miały one takiego charakteru, żeby można było z czymś polemizować. I ten też nie ma takiego charakteru, tylko że ten tekst jest atakiem na Krajskiego, ale jest atakiem przede wszystkim na prymasa. Prawda? I
No taki ma, no, czy prymas wychodzi tu na zdrajcę, na szkodnika, na niszczyciela Polski, prawda? I to mnie oczywiście oburzyło. I z tego powodu reaguję na ten tekst, bo no, to jakby atak z prawej strony, prawda? Czyli tu mamy atak ze strony Gazety Wyborczej, ze strony masonerii, ze strony lewactwa, ze strony liberałów, a tutaj jakaś prawa strona mówi, oni mają rację, prawda? Znaczy, to nie był dobry człowiek. No i w tym tekście pana Zagozdy czytamy: w prologu materiału filmowego Kato Lewica przykrywa beatyfikację prymasa tysiąclecia. Doktor Krajski całkiem słusznie spostrzegł, że w sprawie beatyfikacji księdza Stefana Wyszyńskiego i siostry Róży Czackiej, tu cytat, coś mocno śmierdzi. Niestety to jedyna jego zasługa. Z każdą minutą monologu utwierdzałem się w przekonaniu, że ten popularny publicysta, skądinąd uchodzący za autorytet w obrębie aktywności zakulisowych, albo sam buja w obłokach, albo celowo nas tam wysyła. Sądząc po YouTube'owych komentarzach, udaje mu się to całkiem nieźle. Krajski stara się nam wszystkim wmówić, że zbliżające się szybkimi krokami beatyfikacje są wyrazem kompromisu między kościelnymi konserwatystami a modernistami. Beniaminkiem tych pierwszych miały być ksiądz Wyszyński, a drugich siostra Czacka. Mało tego, zdaniem pana doktora, obu tych postaci prawie nic nie łączy i mamy tu do czynienia z próbą przykrycia beatyfikacji prymasa tysiąclecia przez Katolewice. Tyle głupot wypowiedział Krajski i tyle prawd przemilczał, że nie wiem, od której zacząć. Ba, chyba nawet nie dotknę wszystkich z osobna. Postaram się je objąć naraz. Ksiądz Wyszyński i siostra Czacka wyszli spod jednej formy odlewniczej sygnowanej parawką księdza Władysława Korniłowicza. Oboje zostali zaprzęgnięci w ten sam ognisty rydwan pustoszący kościół w Polsce i zaprowadzający w nim nowe, modernistyczne porządki. Nie chcę ostatecznie przesądzać, ile było w nich złej woli, a ile zwykłego ludzkiego błądzenia. Wydaje mi się, że kalectwo siostry Czackiej uczyniło z niej nieświadome narzędzie w ręku spisku o frankistowskim rodowodzie i pozwoliło na zagnieżdżenie się niezwykle plennego stada żmij w jej własnym obejściu. Z kolei wysoki poziom inteligencji księdza Wyszyńskiego raczej wyklucza jego dezorientację. Musiał zdawać sobie sprawę z konsekwencji procesów, w których czynnie, nawet jako ich inicjator, uczestniczył. Choć Krajski zauważył istnienie lasek, to tylko ślizgnął się po tym temacie. Nie przystoi to tak renomowanemu badaczowi tajnych koterii. Laski to klucz do zrozumienia dzisiejszej opłakanej kondycji Kościoła w Polsce. Poświęciłem mu sporo uwagi w swoich pracach badawczych. Przed kilkoma dniami tak scharakteryzowałem tamtejsze środowisko. To stąd rozpoczynała zwycięski marsz po Polsce cała degrengolada godząca w tradycję i naukę Kościoła, eksperymenty liturgiczne, judaizacja, ekumenizm, maritenowski personalizm, wypaczona teoria o Bożym miłosierdziu, antropocentryzm. Siostra Czacka podarowała tym bezecnością zbudowaną przez siebie infrastrukturę i firmowała je własnym nazwiskiem. Natomiast ksiądz Wyszyński wykorzystał swoją eklezjalną pozycję, by przyłożyć na nich akceptującą pieczęć Kościoła Świętego. Ta pierwsza została w laskach na zawsze, ten drugi wyszedł z nich w świat i powagą Kościoła autoryzował błędy, którymi tam przesiąkł. Mówienie Krajskiego o jakimś konserwatyzmie czy podkreślanie opozycji między obiema opisywanymi tu postaciami to kompletne nieporozumienie. I jeszcze jedno, nie chce mi się wierzyć, że Krajski nie zna moich tekstów na temat spisku charystów. Znaczy, no nie znam, nie znałem do tej pory, teraz próbowałem je poznać, ale nie znalazłem ich za dużo i nie znalazłem tam żadnych dowodów. Bo jeśli zna i celowo przemilcza ten ważny trop, logicznie objaśniający najnowszą historię Kościoła w Polsce i odbrązawiający wiele życiorysów, to brakuje mi słów oburzenia. Zapewne rację ma ksiądz Woźnicki, twierdząc, że te wszystkie doktoraty uzyskiwane na kościelnych, modernistycznych uczelniach są funta kłaków warte. I tylko słuchaczy doktora Krajskiego mi żal. Ten tekst mnie skłonił do tego, że jednak trzeba przypominać śluby jasnogórskie, trzeba przypominać nauczanie prymasa. I to społeczne, i to patriotyczne, i to moralne.
i trzeba jakby z powrotem do niego się odwoływać, że to jakoś my po prawej stronie, po konserwatywnej stronie zaniedbaliśmy, żeby nie dać, nie dopuszczać do tego, żeby takie opinie gdzieś tam po prawej stronie królowały. I teraz to jest wielki temat, prawda? Można pokazywać, znaczy, jaki był prymas, co zrobił dla Polski. On nie był jednoznaczny, jednorodny, prawda? On robił różne ruchy, dlatego mówiłem, że zrobiłbym specjalny program, jakby taki krytyczny wobec prymasa. Zrobię go, ale może jednak nie teraz. Natomiast tutaj zareagowałbym w jeden sposób, też jakby nie od siebie. Pojawił się w teologii politycznej materiał autorstwa Pawła Milcarka, Prymas i ruch liturgiczny. Pawła Milcarka znam jeszcze z uczelni, razem studiowaliśmy u profesora Gogacza. On już wtedy był związany z tradycją, on z tej grupy Bractwa Świętego Piotra, powiązany od początku z Markiem Jurkiem, napisał dużo książek na temat tradycji i między innymi napisał ten artykuł Prymas, chodzi oczywiście o prymasa Wyszyńskiego i ruch liturgiczny w Polsce. I myślę, że warto odczytać, bo no teza, że to za całe zło posoborowe jest winny prymas jako taki swoisty, prymas tysiąclecia, prymas Wyszyński jako taki swoisty agent, no nie da się w żaden sposób wybronić i Paweł Milcarek o tym pisze. Pozwolę sobie przeczytać obszerny fragment jego artykułu. Odnosi się wrażenie, że w przeddzień soboru zwołanego przez Jana XXIII prymas uważał, że problemem do załatwienia jest już jedynie nieco większe rozszerzenie używania języka narodowego. Prymas i inni polscy biskupi stali na soborze na stanowisku, że ze względów duszpasterskich należy rozszerzyć użycie języka narodowego przy sprawowaniu sakramentów z rytuału oraz w przypadku niektórych śpiewów i modlitw mszalnych. Obstawali natomiast równie zdecydowanie przy stałym zachowaniu łaciny w kanonie mszy oraz w całym brewiarzu. Te dwa punkty, łacina w kanonie i w pacierzach kapłańskich, były uznawane za minimum niezbędne dla realnego uniwersalizmu modlitwy Kościoła w jej konkretnym brzmieniu. Akta Watykanum II wskazywałyby na to, że na soborze uważano powszechnie, iż to minimum nie zostanie podważone. Gdy w roku 1963 została uchwalona Konstytucja Soborowa o Świętej Liturgii, prymas miał poczucie, że zapowiada ona reformę pełną umiaru, swoiste zakończenie procesu widocznego od około 10 lat. W praktyce posoborowa reforma liturgiczna znacznie przekroczyła te horyzonty. W latach posoborowych prymas Wyszyński hamował, na ile tylko mógł, te rozszerzające interpretacje. Gdy jednak przychodziły z Rzymu zarządzenia o wprowadzeniu nowych obrzędów, podporządkowywał się im bezszelestnie, zapewne wystarczał tu sam duch posłuszeństwa wobec Stolicy Apostolskiej. Nie znajdziemy zatem u prymasa Wyszyńskiego żadnej publicznej krytyki liturgicznych zmian przeprowadzanych z pieczęciami papieskimi. Pytanie, czy taka krytyka znajduje się w jego poufnych zapiskach pro memoria. Z drugiej strony prymas korzystał z zostawionej mu swobody, by niektórych nowinek liturgicznych nie promować lub ich unikać. Było to oczywiste w przypadku takich zalegalizowanych nadużyć jak komunia na rękę, w Polsce nie było na nie miejsca w ogóle, ale ostrożność dotyczyła także języka łacińskiego w liturgii godzin. Pamiętajmy, że polskie tłumaczenie tego nowego brewiarza zaczęło się ukazywać dopiero kilka lat po śmierci prymasa i rzeczywiście szybko wyrugowało łaciński oryginał. Niewątpliwie należało do linii prymasa i to, że skrupulatnie pilnowano szacunku do Najświętszego Sakramentu zarówno w przepisanych zachowaniach szafarzy, jak i w gestach pobożnościowych wiernych. Tak zwane kolejki do komunii i przyjmowanie jej na stojąco z marszu zaczęły się przyjmować w polskich kościołach też dopiero po połowie lat 80., czyli po śmierci prymasa. Wcześniej komunii udzielano niemal bez wyjątku na klęcząco, przy balustradach zwykle przykrywanych obrusem komunijnym. W kościele prymasa Wyszyńskiego unikano też niszczenia starych ołtarzy, mimo dopuszczonej i dominującej mody na ołtarze soborowe ostało się jeszcze wiele miejsc, w których celebrowano versus dominum.
twarzą do Boga, choć fascynaci nowego prądu nazywali to pogardliwie odprawianiem do ściany. Nie wydaje się, by ta konserwatywna pościągliwość prymasa, widoczna także w osobistej niechęci do koncelebrowania, wynikała jedynie z sytuacji kościoła w Polsce rządzonej przez komunistów. Równie dobrze można by stawiać tezę, że gdyby nie ta specyficzna sytuacja, prymas może byłby jeszcze bardziej zasadniczy w stawianiu oporu zmianom przychodzącym z instytucji rzymskich. Tymczasem zdawał sobie sprawę, że nie może dać komunistom spektaklu, niesnasek wewnątrzkościelnych. Nikt więc nie wie jak, także w interesujących nas tu sprawach, zachowałby się w Polsce suwerennej w warunkach wolności. Możemy być natomiast pewni, że w jego własnym myśleniu forsowne reformy struktur liturgicznych odgrywały rolę zgoła drugorzędną. Czasami nazywał je przestawianiem mebli, które zastępuje prawdziwego ducha pogłębienia wiary. Był jednym z tych, którzy widzieli, że pogłębienie liturgiczne zakłada nie tylko wspólnotę gestów, lecz przede wszystkim wspólnotę sakrum. No i oczywiście w tym momencie można krytykować prymasa. Gdy będę robił ten program krytyczny wobec prymasa tysiąclecia, no to powiem, że on się skupił na takiej religijności bardzo ludowej, odpuścił inteligencję, inteligencji nie wierzył, uczelniom nie wierzył, uważał, że tam idzie herezja, ale tą herezję przez to, że to ignorował, jakoś dopuścił i sam jakby pewnych kwestii nie spostrzegał, tylko że pamiętajmy o dwóch rzeczach. Jak ja przyszedłem do Akademii Teologii Katolickiej, to był 79 rok, student pierwszego roku, i szybko jakby wszedłem w to środowisko, prawda, z profesorami wyjeżdżaliśmy na różne sympozja już od, nie wiem, pierwszego, drugiego roku, rozmawialiśmy na różne tematy. To 100% tych moich profesorów, zarówno kapłanów, jak i świeckich, to byli wielcy zwolennicy Soboru Watykańskiego II. Taka była wtedy atmosfera, to nie było wymuszone, ci ludzie naprawdę w ten Sobór wierzyli. I zauważmy, że zmiany, znaczy wielu wtedy powtarzało też, że znaczy, kiedy krytykowało coś w związku z Soborem Watykańskim II, że pewne zmiany poszły za daleko, że pewne zmiany poszły za szybko, że wielką zasługą prymasa tysiąclecia jest to, że on wyhamowywał i dzięki temu Polska jako jedyny, polski kościół jako jedyny kościół jakby nie doznał tych posoborowych zatrutych owoców, takich jak brak powołań, jak opustoszałe kościoły, jak takie mieszanie się świeckich w sprawy do nich nienależące, prawda, typu ruch w Austrii, to my jesteśmy kościołem. I zauważmy jedno, że nie było kraju, nie było kościoła, nie było biskupów oprócz Lefebvre'a, którzy by jakby stanęli przeciwko, czy głośno to powiedzieli. Co oni tam myśleli, gdzieś po cichu, może ktoś wie, może gdzieś ktoś zapisał, ale nie było takiego kościoła lokalnego. I teraz jak pan Zagozda sobie to wyobraża, że taki zły prymas Wyszyński, gdyby go nie było, to by w Polsce nie było posoborowia, nie było tego posoborowego. No wszędzie było i gdyby nie było prymasa tysiąclecia, to w Polsce by było przyspieszone i to, co jest dzisiaj, sytuacja kościoła, która jest dzisiaj, to by była w Polsce 30 lat temu, prawda? A tak no, nastąpiło opóźnienie czy przyspieszenie po śmierci prymasa. Ale mówię jedno, chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że jeżeli chcielibyśmy ratować polski kościół w tych warunkach, w jakich się znajdujemy, prawda, bo oczywiście msza trydencka, tradycja, to jest jedyny ratunek, prawda, ale jedyny ratunek na dłuższą metę. Natomiast co robić, żeby ratować przed protestantyzacją, przed już nie tylko protestantyzacją
w rozumieniu Lutra, ale i Karwina, wiernych, takich zwykłych ludzi, no to maryjność, prawda, to duch ślubów jasnogórskich, to odwołanie się do polskiej tradycji katolickiej, prawda, gdzie no zawsze Polacy w tym nurcie trwali. I to robił prymas Wyszyński, prawda, tam ja zawsze powtarzam, że no różne spotkałem w życiu ruchy i w tych ruchach były różne heresje i odejście całych wspólnot od Kościoła, ale nigdy tego nie było w ruchach maryjnych. Zawierzenie Maryi, oddanie się Maryi, maryjność ratują przed tym złem, które niósł Sobór Watykański II, czy który niesie protestantyzm. Dziękuję bardzo.